Siemanko wszystkim, z tej strony Thalas i dzisiaj będzie odcinek troszeczkę inny niż zazwyczaj. Z tego też powodu, że jak widzicie, nie będzie to odcinek od zera do miliardera. Nie będzie to też do końca poradnik, choć będzie w tej playliście. Straciłem 28 milionów mocy. Zaraz wam pokażę, na jakiej bitwie. Mianowicie bitwa wyglądała tak. Więc na razie raport. Raport polegał na tym, że atak miał tylko, jak widzicie tutaj, kawalerię, kawalerzystów, jeźdźców jaszczurów i zaledwie dosłownie parę groszy strzelców wyborowych i w ogóle. Natomiast moja obrona, jak widzicie, tutaj straciłem 500 000, jeżeli chodzi o te czwórki kawalerię, całe prawie te trójki, całe te dwójki i całe te jedynki. Jak widzicie tutaj, takie oto jednostki były wystawione, jeżeli chodzi o tutaj atak. No i teraz wyświetlmy bitwę, bo to jest dosyć ważne. Więc teraz możecie sobie zobaczyć, że mój mur, no tutaj padła jedna jednostka i od razu poszedł chowaniec. Mój mur tak naprawdę padł w sekundę, kolejny chowaniec. I to jest w sumie dobra taktyka, ale moje morale, jak widzicie, spadały dosyć mocno. Tutaj już było razy 200, teraz razy 300 zaraz będzie. Tutaj zwiększa ta kawaleria o 54%. I pomimo tego wszystkiego, że ja miałem tak dużo boja, jednak te czwórki zrobiły swoje oraz bohaterowie. A to ze względu na to, że dałem posiłki po prostu no jednemu ze swojej gildii i później postawili ruszenie na mnie. No tak czasem bywa. Straty były niestety bardzo duże, więc no cóż, trzeba będzie odrabiać. Na razie jestem w no, dosyć sporym tutaj niuansie, jeżeli chodzi o grę ogólnie. No, łączne straty tutaj no, są tacy, że no, zabitych niestety ja mam 1,5 miliona, przepraszam, a ocalałych, jak widzicie, 200, natomiast oni zabitych mają tyle. No ale dobra, przejdźmy teraz do czego innego. Mianowicie, osoby pytają mnie bardzo często, na przykład w tym momencie, dlaczego jeżeli nas atakują, dajemy atak, a nie odporność. Pierwsza rzecz jest taka, że odporność jest, jak wiecie, procentowa i odporność zazwyczaj jest mniejsza niż atak. Dlatego dając procentowy atak, tak naprawdę, jakby to powiedzieć, atakiem zwalczamy atak, czyli ogniem zwalczamy ogień. Oczywiście jest to metafora. Tutaj w tym momencie mam nadzieję, że rozumiecie. Jeżeli chodzi natomiast tutaj o to, jakich chowańców robić, bo to też jest częste pytanie. Na dwójkach konkretnie. Na dwójkach tutaj moim zdaniem tak. Przepraszam, na dwójkach. Na dwójkach ja robię burzołaka, jeżeli chodzi o 2, na 2B spalacz, harpia, kościołków. To są moim zdaniem najlepsi chowańce. Natomiast na trójkach, no jak widzicie, gremlin, tutaj gwiazdopsotnik, goblin.
No, głos mam taki, bo już jest dosyć późno, więc cóż, zobaczmy jak tam w labiryncie, może coś się wygrania. O, 900, mam 10 tysięcy gwiazd, zobaczymy. Może jakiś boss się pojawi. Ze skrzydła mroza nic specjalnego nie wylatuje, więc pójdziemy do pierwszego bossa tylko. Aha, i gwiazdy mam tylko i wyłącznie w tym momencie właśnie z gwiazd obsotnika, więc no też fajna sprawa. Okej. Ze skrzydła mroza fajna sprawa, bo wypada akurat tutaj dużo złota, a złota mi ostatnio brakuje. No, coś mi się wydaje, że nie uda mi się wygrać, ale przyzwyczaiłem się do tego, że nie wygrywam za bardzo. Okej, goblin się nie pojawi, nie pojawi się, nawet błogosławieństwa nie dostałem. Ja bym chociaż milion gemu wygrał, byłoby fajnie. Okej, zobaczymy, co będzie dalej. No, dobra. No i teraz kwestia taka, że będziemy musieli się przenieść na inne królestwo, bo niestety, ale trzy gildie na królestwie, na którym jesteśmy, się po prostu wzięły na nas. Ze względu na to, że no, jesteśmy słabsi, jesteśmy nowi, więc no cóż, tak czasem bywa. Wybaczcie za te zachwiania głosu, ale no to bolesne jednak jest. Mam nadzieję, że no i szukamy nowego królestwa oczywiście. O, pojawił się boss, okej, fajnie. Dobra, no, czyli 3 razy go uderzymy, ucieknie. O, 7 razy nawet się udało, okej, dobra, na tym koniec. No ale, o, nie, bo jeszcze mamy tutaj combo. No bo się już drugi raz nie pojawi. Aczkolwiek z komba będziemy korzystać tutaj. Dobra, zabijamy go. A wykorzystamy te gwiazdy do końca. Zobaczymy coś. Może jeszcze jeden boss się pojawi, będzie fajnie. W każdym razie nie jestem zadowolony z bieżącej sytuacji, więc chlip, chlip. Tyle mogę powiedzieć. Ludzie często pytają, kiedy odcinek. Posłuchajcie, ja nie mam ustalonego grafiku, ile razy robię odcinki, także to nie jest tak, że w ciągu, nie wiem, 1-2 dni zrobię 500 odcinków. Prawda jest też taka, że chcę zmienić grę, bo. Chcę zmienić grę, bo tutaj niestety, ale bez olbrzymich wpłat, no chyba, że ktoś chce przelać mi milion na konto w tym momencie, bez olbrzymich wpłat nie da się tutaj niestety osiągać za dużo. No, ja gram. Ile tutaj czasu? Ja gram, jak widzicie, 256 dni, czyli no za 100 dni będzie rok. Osiągnąłem 310, było 330 milionów mocy. Niektórzy Chińczycy w ciągu 3-4 tygodni osiągają ponad miliard na nowych królestwach ze względu na to, że mają tańsze pakiety, więc nie jest to zbyt fajne. Niestety, no tutaj też ciężko w Koloseum, na razie jestem dopiero na takim miejscu, więc nie jest to zbyt fajne. No
No cóż, więc takie moje zbieżenia tutaj. Prawdopodobnie zacznę grać również w grę o Tron. Też bardzo podobna gra właśnie do Lords Mobile. Ale wydaje mi się, że chyba troszeczkę bardziej można polegać na free to play, aniżeli pay to play, gdyż no bardzo nie podoba mi się to, że nie, bez wkładu finansowego tak naprawdę tutaj nic się nie osiąga. Wystarczy spojrzeć na to. Mam złotych bohaterów darmowych. Powniczka Róży, Tropicielka, Pogromca, Nocny Kruk, Oszust. I to jest akurat płatne. I tutaj są sami płatni bohaterowie i prawda jest taka, że nieważne na jaki skład bym że nieważne jaki skład wybiorę, nieważne jak dobrze go dobiorę, na płatnych bohaterów prawie że nie mam szans. Albo za którymś razem, ale nie jest to pewniak. Więc tak sprawa się przedstawia. Oczywiście mam nadzieję, że dacie łapkę w górę, komentarz dla statystyk, kiedy live. Planuję w sobotę lub niedzielę, więc myślę, że powinno to być dla was wystarczające. Oczywiście moc odrobię, bo nie jestem załamany z powodu straty tam mocy, bo to nie jest tragedia, ale jestem załamany z tego powodu, że są osoby, które wydają grosze, a tą moc zdobywają w ilościach takich, o których ja tego mogę pomarzyć. To by było na tyle, moje kochane dziwadełka. Pamiętajcie oczywiście o socjalach. Pamiętajcie o tym, aby wejść na Instagrama, skomentować i dołączyć do grupy. Przede wszystkim tam zawsze pojawiają się nowe odcinki. No i pozdrawiam was bardzo serdecznie i zapraszam również do mojej gildii, gdzie aktualnie rekrutuję ludzi. Brakuje nam 20 członków. Jak widzicie, gildia AA. Piszcie do mnie na Rauvenius po prostu na grze. Taki mam nick. Także piszcie do mnie do Rauveniusa i jeżeli macie powiedzmy no tak minimum 10 milionów mocy, trochę kili i przede wszystkim nie boicie się walczyć, to nie będzie żadnego problemu z przyjęciem. Więc to by było na tyle, moje kochane dziwadełka. Trzymajcie się, na razie i no a cóż, nagrywam to o 4 nad ranem, także głos mogę mieć to zmęczony, ale trzymajcie się, na razie i cześć.